Chcieliśmy przedstawić Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2020 rok. Taki dokument podpisany trafi dzisiaj do radnych Rady Miasta. Stąd chcieliśmy również opinię publiczną poinformować mieszkańców o tym, jak wyglądał budżet roku 2020. A był to rok bardzo trudny. Jak Państwo pamiętacie, mieliśmy ambitne plany dotyczące tego budżetu. Wydawało nam się, że są one realne i możliwe do spełnienia. Tymczasem życie potoczyło się w nieprzewidywalny sposób i pandemia zaskoczyła wszystkich, nie tylko miasto Opole. Stąd my zamiast ambitnie działać, rozwijać, musieliśmy również myśleć o tym, jak przetrwać w trudnych czasach. Stąd liczne korekty budżetu miasta, które wprowadziliśmy w ciągu roku, cięcia, oszczędności, które się w tym budżecie miasta pojawiły. Finisz jednak jest lepszy niż się spodziewaliśmy. Ten nasz czas niepewności, czas obaw jednak udało nam się przejść w miarę suchą stopą i o tym za chwilę powiemy, aczkolwiek oczywiście nie bez strat i o tym też będziemy Państwu wspólnie z Panią Skarbnik mówić. Slajd pierwszy poproszę. Chciałbym, żebyście Państwo to zobaczyli. Wydatki, jakie w 2020 roku poniosło miasto, to jest 1 252 000 000 złotych. To jest kwota nieco niższa od zakładanej, o tym co mówiłem. Natomiast dochody wyniosły 1 287 000 000 złotych. To przekłada się na slajd trzeci, w którym możecie Państwo zobaczyć, że wydatki majątkowe, czyli inwestycje, jakie zostały zrealizowane w zeszłym roku, pomimo bardzo trudnego roku, są o 400% większe niż te, które były w 2015 roku. Aczkolwiek rok do roku tej progresji już prawie nie widzimy. Przyzwyczailiśmy się wszyscy do tego, że nasze wydatki majątkowe rosły rok do roku. W roku covidowym było to niemożliwe z przyczyn od nas niezależnych. Tak jest w zdecydowanej większości przypadków, które będziemy za chwilkę omawiać, kiedy będziemy mówić o wykonaniu inwestycji. Przy czym oczywiście to, co jest po naszej stronie, to oszczędności, które zrobiliśmy jeszcze, na które uzyskaliśmy zgodę Rady Miasta w kwietniu, w maju i w kolejnych miesiącach. One były wynikiem tego bezpiecznego, szukania bezpiecznej przystani w trudnych czasach. Niemniej, jeszcze raz podkreślając, 289 milionów to wydatki majątkowe, jakie udało się zrealizować w roku 2020, co jest wynikiem fantastycznym. Od początku tej kadencji zainwestowaliśmy już ponad 560 milionów złotych, prawie ponad 570 milionów złotych w miasto, więc jest to kwota imponująca. Slajd kolejny poproszę. Niespodzianka, której nie zakładaliśmy. Ona wynika z paru okoliczności, które wpłynęły na tą sytuację. O nich za chwilkę, ale niespodzianka miła, dlatego że budżet miasta Opola w 2020 roku zawarł się największą nadwyżką w historii Opola, prawie 35 milionów złotych, co możecie Państwo zobaczyć na wykresie. Jest to niewątpliwie bardzo dobra informacja w trudnych czasach, chociaż tak jak mówię, za chwilkę powiem, na czym polega jej jednorazowość i nadzwyczajność, bo ma to swoje źródło nie tylko w sytuacji pandemicznej, ale również w innych działaniach, które wspólnie podjęliśmy. Stąd jeszcze raz, 2020 to największa nadwyżka w budżecie miasta Opola w historii i zrealizowany znacznie mniejszy deficyt niż miał być w pierwszej wersji. Zakładaliśmy na początku roku, że deficyt będzie na poziomie 150 milionów złotych. Tymczasem jeszcze raz mamy 35-milionową nadwyżkę. To jest kolejny budżet miasta, w którym wykonujemy bardzo duży strumień inwestycji, a z drugiej strony deficyt czy wykonanie budżetu, zadłużenie miasta na koniec roku jest znacznie mniejsze niż zakładane. To cieszy, choć oczywiście w kolejnych latach nie utrzymamy już takiego tempa. Cieszy mnie jednak, że przez 6 kolejnych lat udawało nam się deficyt miasta utrzymywać w ryzach, a jednocześnie mieć bardzo wysokie tempo inwestycyjne. No i jeszcze raz ten specyficzny rok, ten 2020 z nadwyżką. Tym samym możecie Państwo na kolejnym slajdzie zobaczyć, że saldo zadłużenia miasta w Opolu
trzyma się 30%. Jest to niskie saldo zadłużenia. Całe 30% dochodów miasta to jest te 30%, natomiast sama suma zadłużenia to jest około 382,5 miliona złotych. To są pieniądze, które w tej chwili stanowią zadłużenie budżetu. Jest to bezpieczna pozycja, zdecydowanie niska w stosunku do innych miast wojewódzkich, a jednocześnie nie odbyło się to kosztem inwestycji, bo to tempo inwestycyjne mamy dalej bardzo, bardzo imponujące. Zresztą chwaliliśmy się pod koniec zeszłego roku 2020 nagrodą dla najlepiej inwestującego samorządu w Polsce, nadaną przez miesięcznik Wspólnota. Sytuacja, która od lat niepokoi oczywiście, która wpływa na deficyt budżetu miasta i na sytuację finansową miasta, to stała dopłata, jaką miasto wnosi do funkcjonowania oświaty. Subwencja oświatowa nie finansuje w całości wydatków oświatowych. W wypadku Opola jest to 61%, czyli reszta z tej kwoty 39% to są wprost podatki mieszkańców. Czyli mamy do czynienia ze złamaniem tej zasady, w której oświata jest finansowana z budżetu państwa. Nie tylko, że mieszkańcy płacą do budżetu państwa Opolanie na oświatę podatki, to również jeszcze z tych podatków, które zostają w mieście, one również niestety trafiają na oświatę. Mówię niestety, dlatego że to pokrycie powinno być 100%. Stąd kwota 136 milionów, która się pojawia po stronie wydatków oświatowych w 2020 roku, które wędrują prosto z budżetu miasta na utrzymanie oświaty i wydatków bieżących związanych z oświatą. 210 milionów to jest kwota, która pochodzi z budżetu centralnego. Mówiłem Państwu o tej nadzwyczajnej sytuacji nadwyżki budżetowej, 35-milionowej nadwyżki. Udało się osiągnąć ją również dzięki zbyciu udziałów w części udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja. Przedstawialiśmy Państwu już tą operację. 25% udziałów trafiło do Państwowego Funduszu Rozwoju. Ten fundusz przelał na konto miasta w zamian za to 100 milionów złotych. To jest jednorazowy wpływ i ten wpływ miał zdecydowanie pozytywny wpływ na płynność budżetu, a przede wszystkim na ostateczny wynik finansowy budżetowy miasta. Gdyby nie te 100 milionów złotych, na pewno ten wynik budżetowy byłby ujemny. Stąd podkreślam tą jednorazowość tego wpływu. Chcemy to przedstawić w sposób uczciwy. Nie chcemy chwalić się przesadnie, że oto zanotowaliśmy nadwyżkę, bo oczywiście zanotowaliśmy ją, ale jest to również wynikiem tego jednorazowego zdarzenia. Choć oczywiście to jednorazowe zdarzenie jest godne polecenia, pochwalenia się, bo jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które wynegocjowały tak dobre warunki współpracy z PFR-em i jedną z nielicznych gmin, które się na tę współpracę załapały. Więc cieszy mnie osobiście, nas, to, że w mądry sposób zarządzamy majątkiem miejskim. Te pieniądze oczywiście trafiają wyłącznie na inwestycje. Ja wcześniej mówiłem o tych celach inwestycyjnych, między innymi Centrum Usług Publicznych, ale również Stadion Opolski ma być finansowany z tych środków. Na wynik, ostateczny też ten wynik budżetu miasta wpłynęły ubytki w dochodach, które miasto poniosło na około 30 milionów złotych związanych z COVID-em. To są bezpośrednio te rzeczy, które wynikają z zmniejszonych wpływów podatkowych, zmniejszonych opłat do miejskich instytucji takich jak MZK, Ogród Zoologiczny czy Opolskie Instytucje Kultury. To jest minus 30, więc do tego bilansu, który Państwu przedstawiałem na początku, trzeba również powiedzieć, uwzględnić tą kwotę minus 30 milionów złotych, które nie trafiły, a które były planowane do budżetu miasta, jako środki, które wcześniej miały ten budżet zasilić. Więc to pokazuje jakby tą drugą stronę tego roku 2020. Chwaliliśmy się wpływami z PFR-u, ale trzeba też powiedzieć o stratach, jakie wszyscy ponieśliśmy, bo przecież budżet to nasz, na tych dochodach. O szczegółach, jeżeli Państwo będziecie chcieli, powie Pani Skarbnik, która te wydatki sumowała, liczyła.
Dana związana z ratingiem, jeszcze raz, co roku się tym chwalimy, że mamy utrzymaną ocenę ratingu Fitchowego, co bardzo nas cieszy, dlatego że, tak jak mówię, jesteśmy po trudnym roku, po bardzo ambitnym planie inwestycyjnym, który w skali samorządu w Polsce był oceniany na najwyższym miejscu w Polsce. Stąd to, że mimo wszystko jesteśmy na tym najwyższej półce, na literce A w ratingu krajowym Fitcha, bardzo nas cieszy. Wybrane inwestycje miasta zrealizowane w 2020 roku. To jest to zestawienie, które pokazuje, na co wydaliśmy te 289 milionów złotych, bo to jest suma inwestycji, jakie w roku 2020 zrealizowaliśmy. Wśród tego jest oczywiście Centrum Środkowe Opole Wschód. Wykonanie 59 297 milionów, chociaż przyznać trzeba, że pierwsze zapisy wykonania tego zadania były znacznie ambitniejsze. COVID to zrewidował, stąd to zadanie wykonano na poziomie 59 milionów złotych. Budowa terenów, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, Opole Metalchem, zadanie w zasadzie na ukończeniu. Udało nam się wydać 27 milionów złotych, bardzo to cieszy. Na zdjęciu widzicie Państwo nowy parking, który powstał przy wjeździe do Parku Przemysłowego Metalchem. Za tym parkingiem dalej widać zakłady Fametu, które są jednymi z najnowocześniejszych w Polsce. Oprócz Fametu tam oczywiście wiele innych firm, które zatrudniają kilka tysięcy osób, stąd inwestycja w uzbrojenie tych terenów, również ścieżki rowerowe, rozwój infrastruktury bardzo potrzebna, zrealizowana w zeszłym roku. W zasadzie do końca, w tej chwili ona się powoli kończy. Cieplak, wykonanie na poziomie 29 milionów złotych, plan na 29 milionów złotych, ale mówiłem Państwu o korektach, które w ciągu roku dokonywaliśmy, więc chciałbym pochwalić nas tym, że to wykonanie pierwotnie było zakładane na około 15 milionów złotych, tymczasem prace szły intensywnie, przebiegały dobrze, stąd prawie dwukrotnie zwiększyło się zadanie, zakres zadania w 2020 roku, więc to akurat dowód na to, że udało się sprawnie i skutecznie to przeprowadzić. Zapraszamy Państwa w okolicach czerwca na otwarcie tego obiektu, jak oczywiście pandemia pozwoli. Pierwotnie mówiłem o terminie majowym, ale jak Państwo widzicie, tych obaw, niepokojów jeszcze troszeczkę jest, więc odkładamy otwarcie o kolejny miesiąc. Czysta komunikacja publiczna, 22 miliony. Zadanie bardzo przyjemne, które Państwo możecie oglądać. Zakup kolejnych autobusów, Solarisów, które się pojawiły na ulicach Opola. Znowu spełniające najwyższe normy Euro 6, więc bezpieczne dla środowiska. O wysokim standardzie, więc myślę, że mieszkańcy mają frajdę, kiedy jeżdżą komunikacją miejską. Choć też w 2020 roku, jeszcze raz podkreślę, to był niezwykle trudny czas dla samej komunikacji miejskiej. Cały czas jest. Jeździmy na ograniczonym rozkładzie jazdy. To wszystko wynika z pandemii, również z mniejszą dostępnością miejsc. Mam nadzieję, że to jednak się wszystko skończy. Budowa mostu Halubczoka. Fantastyczne zadanie. Wtedy jeszcze, kiedy był wprowadzony do budżetu miasta, nie nazywał się mostem Halubczoka. Jest w tej chwili obiekt, który cieszy, 20 milionów środki z aglomeracji opolskiej. Budowa Centrum Usług Publicznych. Budowa Centrum Usług Publicznych to jest inwestycja trwająca. To zaangażowanie finansowe jest troszeczkę mniejsze niż pierwotnie planowaliśmy, ale inwestycja ma dobre tempo, nawet bardzo dobre. To widać na zdjęciach. Tam powstają dwa biurowce. Tylko jeden jest inwestycją miejską. Ten większy obiekt, który w tej chwili jest na bardziej zaawansowanym etapie, to wynika z tego, że jest krótszy czas realizacji tej inwestycji niż sąsiedni obiekt realizowany przez administrację rządową, administrację skarbową. Tam jest troszeczkę późniejszy termin. Niemniej cieszy mnie to zaawansowanie tego zadania. Wiele, wiele nadziei z tym zadaniem wiążemy. Mówiłem o nich nieraz i tempo prac jest zadowalające. Czas na rower, czyli ciąg całych ścieżek rowerowych. Wydaliśmy prawie 15 milionów na organizację takich ścieżek rowerowych, więc
Myślę, że to tego typu inwestycje są najprzyjemniejsze, najbardziej oczekiwane przez mieszkańców i myślę, że tempa tu nie stracimy i będziemy realizować kolejne podobne zadania w dużej skali. Centrum przysiadkowe Opole Główne. Koszt zakładane inwestycja na poziomie 17,5 miliona, zrealizowane 13 milionów. Też niezwykle ważne zadanie dla miasta. Wiele lat było to taki węzeł gordyjski miasta, w którym nie udawało się rozwiązać problemów własnościowych i nie tylko. Natomiast cieszę się, że doprowadziliśmy do punktu nie tylko zakończenia tych sporów, ale przede wszystkim do tego, że realnie w tym miejscu powstaje bardzo użyteczny obiekt, który będzie centrum przysiadkowym, a zaraz obok liczymy, że jesienią tego roku ruszymy z przetargiem na zagospodarowanie samego placu przed dworcem, które dopełni tego obrazu, który w tamtym miejscu planowaliśmy. Obwodnica Opola, dokończenie zadania, jak Państwo widzieliście, byliście też świadkami otwarcia tej obwodnicy. W tym roku dodatkowe jeszcze pieniądze na rozbudowę tego działania, zrealizowane zadanie w 2020 zgodnie z planem. Wybieg dla dużych kotów, no to co dzisiaj jest przedmiotem zainteresowania wszystkich Opolan. Serdecznie zapraszam po świętach w okolicach 12 kwietnia, jak wszystko się dobrze ułoży, na otwarcie pawilonu z lwami, wybiegu dla dużych kotów i tygrysami. I lwy, i tygrys są naprawdę pięknymi, atrakcyjnymi zwierzętami, unikatami, a wybieg, który dla nich stworzyliśmy, jest naprawdę piękny. Oprócz tego, że spełnia najwyższe standardy, jakie stawia się tego typu obiektom, jeżeli chodzi o opiekę nad ginącymi gatunkami, to również będzie on cieszył tych, którzy te zwierzęta będą odwiedzać i Opolski Ogród Zoologiczny, do czego serdecznie zachęcam. Przebudowa mostu to jest ulicy Nysy Łużyckiej. Największy most w Opolu systematycznie podlega różnym naprawom. W tym wypadku również w zeszłym roku zrealizowano wydatki na poziomie prawie 4 milionów. Wykup gruntów, systematycznie co roku coś kupujemy, coś sprzedajemy, powiększamy bazę bądź też uzupełniamy tą bazę miejskich gruntów, które w przyszłości wykorzystujemy na inwestycje bądź sprzedajemy dalej w jakimś konkretnym celu. Czyste powietrze dla Opola, wykonanie 2 miliony złotych, plan na 2,5 miliona złotych. Myślę, że COVID być może troszeczkę spowolnił przez też mniejszą aktywność samych mieszkańców, ale dla nas to jest projekt priorytetowy i oczywiście będziemy go kontynuować i realizować do czasu, aż rzeczywiście będziemy żyć czystym powietrzem w Opolu. Stadion piłkarski, wykonanie na poziomie 2 milionów 165 tysięcy. Jak Państwo słyszeliście wcześniej, udało nam się doprowadzić do końca prace związane z przygotowaniem dokumentacji stadionu. Ta dokumentacja stadionu realizowana była w dłuższym terminie niż zakładaliśmy. Znowu COVID w tym wypadku utrudnił realizację tego zadania wykonawcy, stąd przesunęły się te prace o dłużej niż pierwotnie 10 miesięcy planowane, ale byliśmy właścicielami dokumentacji, dlatego że ta dokumentacja jest już własnością zakładu komunalnego, spółki miejskiej, która będzie budować stadion. Pod koniec roku ogłosiliśmy przetarg, zakład komunalny w zasadzie ogłosił przetarg na budowę tego stadionu i myślę, że w okolicach kwietnia, może końca kwietnia, początku maja powinniśmy doczekać się otwarcia ofert przetargowych na stadion. I co dalej? To już w zależności od tego, co w tych kopertach będzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój opolskiej piłki nożnej całej w wymiarze regionalnym zależy od tego, czy ten obiekt powstanie, czy nie. Rewitalizacja Kamionki Piast, mniejsze zaangażowanie, ale też prace zaczęły się pod koniec roku, więc tak naprawdę gros z nich będzie przypadać na ten rok. Niemniej jest to zadanie, które bardzo cieszy. Kolejny teren zielony, rekreacyjny, z pewnymi korektami, bo tu Państwo widzicie jeszcze na wizualizacji boiska do siatkówki plażowej. To będą całoroczne boiska wielofunkcyjne. Tak zdecydowaliśmy po takiej szerszej refleksji i dyskusji o tym, co w tym miejscu byłoby właściwsze, ze względu na to, że
Jest to ta część Opola, w której tych terenów sportowych brakuje. Brakuje pomimo intensywnej zabudowy, stąd taka decyzja. Przebudowa chodnika na ulicy 1 Maja wraz z ścieżką pieszo-rowerową, też myślę fajna rzecz, bo mieszkańcy długo domagali się przebudowy tego chodnika. Jest ona realizowana według standardów prorowerowych i proekologicznych, że tak powiem, czyli jest to inwestycja, w której przede wszystkim stawia się na wygodę podróżowania rowerem, poruszania się pieszo. Zniknęła też zatoczka autobusowa, co w założeniu ma spowolnić ruch. Wiem, że kierowcy oczekują takiego przyspieszenia po każdym remoncie, żeby się szybciej jechało, ale jeżeli chodzi o miasto, myślę, że dobrym tempem jest jechanie z prędkością do tych 50 km, które są w terenie zabudowanym, a dbanie o tych, którzy są na tym pasie ruchu, troszeczkę w mniej uprzywilejowanej sytuacji niż kierowcy, czyli rowerzyści, piesi i inne grupy korzystające z miasta. Plac zabaw w parku 800-lecia. Prawie udało się zrealizować to zadanie w zeszłym roku. Takie były pierwsze założenia, ale COVID przeszkodził wykonawcy. Nie udało mu się zainstalować wszystkich urządzeń, bo one po prostu były niedostępne wtedy na rynku, więc dlatego się te prace przedłużyły. Plac zabaw jest jednak już otwarty. Dzieci korzystają i oczywiście zachęcam do korzystania, ale proszę pamiętać o dystansie społecznym, o maseczkach. Cały czas sytuacja epidemiczna w mieście i w całej Polsce jest niebezpieczna. Nie chcieliśmy sztucznie trzymać bramek, furtek wokół tego placu, tak żeby oglądać je tylko za tych krat, ten plac zabaw. Tym bardziej, że jest już coraz cieplej i coraz więcej osób odwiedza Park 800-lecia Wyspę Bolko, czy ten plac zabaw. Niemniej jeszcze raz prosimy, drodzy Państwo, pamiętajcie o tych warunkach epidemicznych, które są. Przebudowa ulicy Bronicza, zadanie w dzielnicy Bierkowice, inicjowane przez tamtą Radę Miasta. Myślę, że dobra inwestycja i chcielibyśmy realizować więcej takich w przyszłych kolejnych latach. Budowa sali gimnastycznej przy PSP numer 11. Bardzo fajna inwestycja, oczekiwana od lat przez mieszkańców dzielnicy Habry. Poprawia warunki ćwiczenia, uprawiania sportu, nauki przy tej dużej, bardzo dużej szkole, ostatnio w jednym z rankingów miejskich jako jednej z najlepszych szkół w mieście, więc inwestycja cieszy. Będzie realizowana w kolejnych latach, całość prac to prawie 6 milionów złotych. Modernizacja chodników, stadion lekkoatletyczny, inne zadania, one już mają mniejszą formę, my je będziemy przedstawiać i Państwu oczywiście to udostępnimy. Natomiast nie chcę Państwa dłużej zatrzymywać na tej prezentacji. Oddam głos Pani Skarbnik, która od strony finansowej bardziej przedstawi to, jaką kondycję miał budżet miasta w 2020. Jeszcze raz podkreślę, najtrudniejszym roku mojej kadencji, jeżeli chodzi o przewidywalność, stabilność i wyzwania, przed którymi stanęliśmy, te nietypowe wyzwania, bo przecież nie samo inwestowanie czy dobre zarządzanie miastem było najważniejszym punktem w mijającym roku, ale przede wszystkim dbanie o dobrostan, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. To było największym wyzwaniem zeszłego roku. Dziękuję bardzo.